Panie prezesie, to kolejna impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka przez spółdzielnię mieszkaniową w Lubartowie i kolejna, która cieszy się takim powodzeniem. Tak, jeszcze nie zaczęliśmy, bo jesteśmy tuż przed otwarciem. Ja już nie wiem, która to jest, chyba piąta albo szósta impreza, nie pamiętam. Słońce daje nieźle, więc... Tak, pogoda dopisuje. Sam się rozebrać, bo możemy zacząć troszkę półoficjalnie rozmawiać. W końcu to Dzień Dziecka, ja też się czuję jak dziecko, a ze mną jest mój mały Filipek. Chodź, Filipek. Filipku, ile razy byłeś na imprezie z okazji Dnia Dziecka? Ile razy? Ile razy? Trzy razy. Tak, był trzy razy, mimo że ma dopiero 2,5 roku, tak więc był więcej razy niż w ogóle miał możliwość uczestniczenia, ale tak to jest z dziećmi. Także cieszę się bardzo, że cieszę się dużym zainteresowaniem. No dzisiaj, w tym roku frekwencja wyjątkowo dopisała i za chwilę dopiszę. Cieszę się bardzo, że tak łaskawie spoglądają na nas ci, którzy decydują o pogodzie. I nie myślę tu o Władimirze Putinie, bo żadne odrzutowce nie latały, nie musiały rozganiać chmur. No i mam nadzieję, że rodzicom będzie dopisywały chmury, a tym bardziej, że w tym roku, w związku z tym, że wzięliśmy fundusze strukturalne, to mamy jeszcze 2 dni dodatkowej imprezy. Tak, bo dzisiaj bawią się najmłodsi, jutro starsze dzieci, tak? Tak, starsze dzieci, czyli od jutrzejszego dnia, ale mogą przyjść również ze swoimi najmłodszymi, bo również nie zabraknie niczego, co by było potrzebne dlatego, żeby posilić się. Natomiast również będzie potężna dawka informacji, wiedzy, jak korzystać z naszych zrewitalizowanych terenów, a wszystko w ramach funduszy strukturalnych. Czy do tej pory siłownie pod chmurką użytkowane są prawidłowo? Widzimy, że radzą sobie mieszkańcy nieźle, ale te nasze dwa przedsięwzięcia, które realizujemy we wtorek i w środę, mają pokazać, że dzięki czemu one zostały zrealizowane po pierwsze, a po drugie, żeby jak wykonywać te ćwiczenia najlepiej, tak żeby bardzo szybko mieć określone efekty, odwrotne od tego niż ten mój. Pani dyrektor, widać, że dzieciaki bawią się świetnie, a pani? Ja też się bawię świetnie, moje dzieci też bawią się cudownie. Już po raz kolejny organizujemy spółdzielczy Dzień Dziecka. Dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Nasze przedszkolaki zatańczą jako pierwsze z panem Michałem, jest to zespół taneczny Kacperki. Myślę, że będziemy się fajnie bawić do wieczora. Mamy piękną pogodę, mamy dmuchańce, grilla, watę cukrową, mamy koniki i dużo fajnych występów i konkursów, dlatego zachęcam do wspólnej zabawy i myślę, że w przyszłym roku tak samo będziemy się fajnie bawić jak teraz. Dziękuję serdecznie. Podoba ci się? Tak. A co najbardziej ci się podoba? To. Tutaj, zjeżdżalnie? Tak. A w przyszłym roku przyjdziesz? Za rok? Tak. A ile razy już byłeś, jeszcze raz powiedz? Trzy razy. Jak pan bawi się na dzisiejszym, tegorocznym Dniu Dziecka? Bawię się wspaniale, przyszedłem podziwiać tańce mojego syna. Właśnie, a pana pociecha, jak się bawi? No wspaniale, oczywiście. Jak się, Michałku, bawisz? Fajnie. A co najbardziej ci się podoba? To, że będę tu występował. Występował, tak. Będziesz tańczył? Tak. Jak się pani dzisiaj bawi? Bardzo dobrze, choć dopiero zaczynamy się bawić. Tak, a pani pociecha? To znaczy, która zależy? Bo to są dwie plus trzecia tańcząca. O proszę. Jak się bawią, jak się podoba im? No myślę, że bardzo. Trochę im się kolejki nie podobają, ale bez tego to. Damy radę z tymi kolejkami. A co najbardziej cieszy się popularnością? Zjeżdżalnie, Huśtaw? Zjeżdżalnie i kucyk. Zjeżdżalnie i kucyk. Jak się pani dzisiaj bawi na tegorocznym Dniu Dziecka zorganizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową? Zaczęłam się bawić świetnie. A pani pociecha? Pani pociecha jedna jest tu, proszę bardzo, jak rusza się, tańczy, następnie tu stoi w kolejce, a trójka to już sama nie wiem gdzie. A co cieszy się największą popularnością? W tej chwili? Tak. Z kolejek to widzę, że chyba dmuchańce. Dmuchańce, tak? Jak się nazywasz? Dawid. A ile masz latek? 4. 4-latka. A co ci się najbardziej podoba? Podoba mi się ten dmuchaniec. A byłeś już na dmuchańcu? Nie. Jeszcze nie? Jak się bawisz?
No. Dobrze? No tak. A co ci się podoba? No, też ten dmuchawiec. Dmuchawiec? A byłeś już na koniku, czy jeszcze nie? No, byłem. Jak się pan bawi? Fajnie, fajnie, nie narzekam, fajnie. Tylko tam jestem, bo bez mamy, ale mama w pracy, no i tak, nie dali urlopu i musiałam przyjechać sam z Juliem. Jak masz na imię? Jasio, tylko... Jasio, nie chcę. Aha, dobrze. Mówi, po prostu tylko mówi, że on Niunio, nie Jasio, tylko Niunio. Aha, no dobrze, to w takim razie życzymy wam miłego pobytu. Dziękujemy bardzo, wzajemnie. Dzisiaj 1 czerwca, więc nie trzeba mówić po co, dla kogo, to widzimy, jak wszyscy dzieci tutaj ładnie się bawią. I cieszymy się, że tak licznie przybyli ich rodzice i dzieci. Przypomnę, że dzisiaj będzie się bawiło tutaj 600 osób, czyli bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że czas nie będzie stracony. Mam nadzieję, że czas został dobrze zorganizowany. Przypominam, że jutro mamy poprawiny, a pojutrze mamy poprawiny poprawin. Także ci, którzy wzięli bilety, dobrze wiedzą, że jeszcze przez 2 dni możemy wspólnie poprzebywać w spółdzielni mieszkaniowej. Cieszę się bardzo, nie będę dłużej państwu zajmował czasu. Jest darmowa wata, darmowe kiełbaski, zamki i czego dusza zapragnie, konik, kucyk i tak dalej. A o choreografię, o to, co ma nas również bawić, zadbała pani dyrektor, więc przekazuję głos pani dyrektor. Witam serdecznie was, kochane dzieci, bo to dzisiaj wasze najważniejsze święto. Witam rodziców, opiekunów, dziadków. Kochani, za 10 minut zaczniemy występ naszych przedszkolaków, kacperków. To jest zespół taneczny, który pokaże wam, jak pięknie nauczyły się tańczyć. Również będziemy tutaj się z wami wspólnie bawić. Dużo ciekawych animacji, konkursów, zabaw. Serdecznie was zachęcam do wspólnej zabawy. Słońce nam dopisuje, więc możemy się bawić do długiego wieczoru. Jeszcze powiem jedną rzecz, że pracownicy spółdzielni mieszkaniowej mają także gadżety. Także jestem też tatą, tam jest mój Filipek 2-letni. Wiem, że jeżeli ktoś chciałby zabawki CB Babes, przepraszam, kolorowanki, to są one u naszych pracowników, jak i również mamy kolorowanki, które są wydrukowane przez policję z Lubartowa i to wszystko jest dla dzieci do otrzymania tam, gdzie znajduje się ten biały samochód. Także jeżeli ktoś ma ochotę, plus mnóstwo innych gadżetów. Także jak dziecko chce, żeby pomalować sobie Dodzi, albo Sary i Kaczorka, albo jeszcze jakiegośkolwiek innego bohatera, to te wszystkie, wszyscy bohaterowie, co prawda czarno-biali są, ale są również kredki, także kto pierwszy, ten lepszy, bo nie mamy tego nieograniczonej ilości, ale mamy te wszystkie zabawki edukacyjne, mam dla dzieci, mam nadzieję dla dzieci również do odbioru przy samochodzie.